Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo, bardzo przeserdecznie. Witamy was w pierwszym materiale w nowym roku 2024. Słuchajcie, moi drodzy, nie widzieliśmy się już ponad rok. Kolego, pomyliłeś odwagę z odwagi. Dobra, wiem, że to był słaby żart, wiem, nie musicie mi tego pisać w sekcji komentarzy. I witam was w pierwszym materiale w roku 2024, już tak oficjalnie. Słuchajcie, nowy rok, nowy ja, nowe wyzwania. Jak pamiętacie, mój poprzedni film, podsumowanie roku 2023, mówiłem tam, że będę starał się wrzucać jeden bądź też i dwa filmy w tygodniu. A więc mamy nowy tydzień i dzisiaj zabieramy się za tier listę postaci z wszystkich sezonów Odyssea del Drama. Tak, po raz kolejny wchodzimy w bagno zwane Odyssea del Drama, ponieważ zawsze jak robiłem tier listę, to robiłem tier listę oficjalnych postaci z oficjalnych sezonów, a warto byłoby też przyjrzeć się fanmade'om, gdyż zauważyłem, że jest bardzo dużo tier list postaci fanmade'owych i wypadałoby to jakkolwiek wykorzystać. Słuchajcie, mamy tutaj trzy kwadraciki, zwykle w tier listach mamy 5, ja ustawiłem sobie tylko 3, dlatego że nie miałem pomysłu na zapełnienie 5 pól. I mamy tak, najgorsza postać, czyli postać, która niemiłosiernie mnie denerwowała przez calutki seans, tak naprawdę wszystkich trzech sezonów. Mamy postać, która ma potencjał, czyli postać, która nie jest ani dobra, ani zła, ale czegoś jej po prostu w nadzwyczajnym świecie brakuje. I najlepsza postać, czyli postać, która uważam, że została niesprawiedliwie potraktowana, a myślę, że tych postaci będzie bardzo, bardzo mało. Na miejscu pierwszym mamy Jeremiego, czyli tutaj tego oto chłopaczka, który, no powiem szczerze, że próbował być fajny, chciał być w porządku wobec swoich kolegów, ale niestety nie wyszło, próbował być duszą towarzystwa, a koniec końców skończyło się jak się skończyło. Tak więc jest to postać, która zdecydowanie momentami mnie drażniła, ale potrafił pojawić się uśmieszek. Ale koniec końców, gdybym miał wybierać między tym polem a tym polem, to wydaje mi się, że gdyby dostał trochę więcej czasu antenowego, to może byśmy go poznali od tej lepszej strony. Następnie mamy Patusa Markusa, no to tutaj myślę, że bez dwóch zdań jest to najgorsza postać. Miała na początku postać potencjał, ale koniec końców nie tolerujemy tutaj przemocy w totalnej porażce, a więc niech spada na drzewo i niech siedzi w miejscu, w którym powinien się cieszyć, że w ogóle jest, bo równie dobrze powinien go wypierdzielić za drzwi i w ogóle nie powinien się w tej tier liście znaleźć. Tak więc niech cieszy się z tego względu, że gdzieś może się pojawić w jednym z tych trzech pól. Mina. Mina nie zrobiła na mnie jakiegoś super negatywnego wrażenia. Wydaje mi się, że jak oglądałem tamte sezony Odyssea del Drama, a raczej ten pierwszy sezon, to jednak zrobiła na mnie bardziej pozytywne niż negatywne wrażenie. Ale gdybym miał wybierać tak bardzo realistycznie pod pewnym kątem, to wydaje mi się, że jest to postać, która ma potencjał, ale miała zbyt mało czasu antenowego. Tak więc jesteś w tym miejscu. Mam nadzieję, że się cieszysz i mnie nie pobijesz. Nancy. Pamiętacie komando Nancy? Myślę, że chyba wszyscy pamiętają tą smutną podróbę komando Zoe. Poza tym, że była to komando Zoe podróba i że nadal potwierdzam to, że jest to totalnie wątek bez sensu i totalnie z dupy, no to wydaje mi się, że nie była to postać, która zrobiła na mnie jakieś super złe wrażenie, więc ja nawet lubiłem Nancy przez całą Odyssea del Drama sezon pierwszy, więc myślę, że mogłaby zagościć sobie w tym miejscu. A co? Jest jedną z tych dobrych postaci. Tommy był dosyć fajną postacią. Poznawaliśmy go przez całe tak naprawdę odcinki. Nie robił na mnie jakiegoś super negatywnego wrażenia, więc myślę, że mógłby spokojnie być w topce tych dobrych postaci, które jednak coś tam zrobiły fajnego i pozytywnego. Damian uważam, że jest postacią, która ma potencjał, aczkolwiek gdybym miał pewne wahania, to wybierałbym między postacią, która ma potencjał, a jednak jedną z tych lepszych postaci, bo był on tak naprawdę kozłem ofiarnym przez następnego gnojka, który za chwilę się tutaj wyświetli i myślę, że spokojnie będzie mógł przybić sobie piątkę z Patusem Markusem. Ale jakbym miał teraz tutaj na szybko wybierać i kończyć swoje tutaj zażalenia, swoje
rozmowy, jakby dywagacje, jakkolwiek to nie brzmi, to myślę, że jest to postać, która jednak ma potencjał i mogłaby spokojnie, gdyby troszeczkę nad sobą popracowała, być na tym miejscu. Dante, Dante, Dante. Jesteś bardzo nietolerancyjny, znęcałeś się nad Damianem, robiłeś mu tak naprawdę krzywdę przez większość sezonów i uważam, że bardzo brzydko się zachowywałeś wobec wszystkich, a więc jakbym miał wybierać, to w mojej opinii możesz podzielić losy Patusa, Markusa i sobie z nim pionę przybić. Jesteście na takim samym poziomie intelektualnym. Johnny bardzo pozytywny, zawsze go lubiłem podczas oglądania pierwszego sezonu. Uważam, że jest to naprawdę pozytywna postać i szczerze powiedziawszy nie zrobiła nikomu w ogóle krzywdy. Bardzo w porządku koleś i myślę, że spokojnie może on być w topce najlepszych postaci. Serio, nie mam nic więcej do powiedzenia na jego temat. Uważam, że bardzo fajnie się zachował względem Nancy i że nie wyśmiewał jej ani nie robił sobie takich jaj jak ten tutaj oto osobnik. Kathy. Kathy i Vicky. Myślę, że w sumie obie postacie mogę w tym momencie ocenić, bo to są bliźniaczki plus jakoś nie widziałem zbytniej różnicy między tymi postaciami, prawdę mówiąc. Jeżeli chodzi o Kathy i Vicky, najmocniej, to myślę, że to są postacie, które troszeczkę były bez sensu. To trochę taki vibe Katie i Sadie z pierwszego sezonu, takie zapchaj dziury trochę. Gdybyśmy może mieli więcej czasu antenowego dla tych postaci, byśmy bardziej je poznali, no to może by faktycznie znajdowały się w rubryce postacie, które mają potencjał, ale przez to, że z tego co pamiętam, nie dawały z siebie jakby 200%, to myślę, że spokojnie mogą one sobie niestety siedzieć w tym miejscu na tę chwilę. No bardzo mi przykro, ale no nie zrobiłyście na mnie pozytywnego wrażenia, przykro mi dziewczyny. Ofelia. Ofelia myślę, że jest to postać, która ma potencjał plus. Bardzo mi zaplusowała, kiedy wspierała Damian, więc tutaj jak najbardziej jest na plus i myślę, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Ale, przecież mamy tutaj jeszcze postacie z pierwszego sezonu, a ta tier lista troszeczkę poniekąd wymieszała kilka z tych postaci, więc musimy tutaj co jak co, ale skupić się na jeszcze dwóch postaciach, bo z tego co pamiętam była 13 w pierwszym sezonie. Więc może przejdźmy do Clotilde. Clotilde. Jak myślisz, Clotilde? Które ty miejsce w tym momencie zaliczysz? Jak myślisz? Tak szczerze, jakbyś miała obstawiać między 1 a 2, a 3? No, myślę, że już się domyśliłaś, które miejsce. Sayonara. Adios muchachos. Cześć Menelu. Cześć człowiek. No i co masz mi do powiedzenia, Otto? Co? Chciałbyś być pewnie w postaciach, które mają potencjał, albo najlepszych postaciach, co? Tak... Myślę, że się tak zastanawiasz dosyć długo, myślisz i masz taką rozkminę, kurde no, gdzie ten tutaj prowadzący mnie wrzuci? Mam nadzieję, że nie będzie się ze mnie wyśmiewał i nie będzie tutaj mi kłód pod nogi rzucał, co nie? Ja myślę, że ty nie chcesz być obok tej fantastycznej piątki tutaj na samym dole, a więc tak, no dobra, zrobimy tobie wyjątek i siedź sobie tutaj, bądź w tej, powiedzmy, lepszej stronie medalu, okej? Okay? No niech będzie, niech ci będzie po prostu już, tylko proszę, nie płacz mi nad poduszką, jakkolwiek to brzmi. No i została Amanda. Amandę nie będę tego ukrywał, że w pierwszym sezonie niezbyt trawiłem, była troszeczkę irytująca. Wydaje mi się, że w trzecim sezonie się troszeczkę bardziej uspokoiła, jak tak sobie porównywałem ostatnio. Więc myślę, że jest to postać, która zdecydowanie ma potencjał i mogłaby jeszcze być w tej topce, powiedzmy, wygrywów, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, aczkolwiek to nie jest tak, że ona jest w najlepszych postaciach, bo póki co tylko fantastyczna trójka siedzi na tym jakże zacnym miejscu. Dobra, to były postacie z pierwszego sezonu, więc teraz przyszedł czas na sezon drugi. Tutaj też zacznie się zabawa. Oj, bardzo zacznie się zabawa. Pamiętacie Armando? Tego Armando, którego określiłem w jednym z ostatnich filmów, że jest to Casanova Barów Mlecznych. Więc myślę, że Armando spokojnie może siedzieć sobie tutaj w miejscu fantastycznej, tym razem piątki. A więc on jest jako numer 6 i niech będzie tutaj w tym miejscu i niech zamknie się, bo jego komentarze są bardzo zbędne. Tyle mam do powiedzenia. Gabriel mnie bardzo denerwował przez większość drugiego sezonu, bo jemu się w ogóle wszystko podobało i nieważne co by się działo, to
Zawsze mówił to w sposób taki bardzo pozytywny, że wręcz po prostu momentami aż chciało się wymiotować. No ale nie był w sumie damskim bokserem, więc myślę, że spokojnie może być sobie w postaciach, które mają potencjał, tylko by musiały troszeczkę się bardziej ogarnąć. Jessica na początku niefajnie się zachowała, jeżeli chodzi o potraktowanie Jimmy'ego. Natomiast myślę, że koniec końców myślę, że spokojnie może sobie być w postaciach, które mają potencjał, bo nie zrobiła nic takiego złego, żeby ją tutaj skreślać. Kimi ja przez większość drugiego sezonu bardzo lubiłem i nie zrobiła na mnie ona wrażenia takiego, żebym miał zaraz tutaj monitor wyrzucić przez okno. Nie to, co po niektórzy, którzy później się pojawią. Więc spokojnie myślę, że jest to postać, która mogłaby znaleźć się w topce na samej górze, bo dosyć pozytywnie pamiętam, więc niech sobie będzie tutaj. A co? Czemu nie? Madison to jest taka druga wersja Clotilde. To jest dosłownie Clotilde 2.0, tylko że nie wiem, chyba one mogłyby spokojnie się spotkać w jednym pomieszczeniu i myślę, że doszłoby do wojny. Tak więc niech sobie siedzi w najgorszych postaciach. Myślę, że to jest jej miejsce tutaj. Samantha. No została wykorzystana w najbardziej okrutny sposób, jaki był tylko możliwy. Ale nie oszukujmy się. Fajnie, że się potem postawiła, więc myślę, że Samantha mogłaby być w tej topce najlepszych postaci, bo jednak przejrzała koniec końców na oczy i no było jej głupio, że jednak słuchała się koleżanki, do której za niedługo dojdziemy. Alexis, narkoman, no co tu mogę więcej powiedzieć, to jest narkoman, kryminalista i wiele różnych inwektyw można tutaj podkreślić. Natomiast, no, co trzeba mu powiedzieć i co trzeba mu przyznać, to, że jednak nie zrobił tego celowo, tylko koleżanka Iwana mu dała, chociaż z drugiej strony, no, on powinien mieć też mózg i powinien też w pewnym momencie powiedzieć: ej, ale halo, zaraz, chwila, moment, no, powinien tak zrobić. A więc niech on będzie sobie w postaciach, które są... mają potencjał. Nie, no myśliście, że serio bym go dał w najlepszych postaciach? No proszę was, no bez przesady. Becky jest bardzo pozytywną postacią, nie zrobiła na mnie złego wrażenia, więc niech sobie siedzi tutaj. No, o, w sumie tutaj, przepraszam najmocniej, niech sobie siedzi tutaj. W dobrym miejscu jesteś. Co sądzę o Bruno? Bruno jest taki trochę nijaki. Szczerze, mało tak naprawdę go żeśmy poznali przez drugi sezon, więc myślę, że on by mógł być spokojnie w postaciach, które mają potencjał i mogłyby go rozwinąć. Iwana, narkomanka, nic z tego, nawet nie próbuj być tutaj w żadnych z tych dwóch pol, bo nie zasługujesz i siedź na miejscu, którym jesteś. Kelly to taka trochę Heather 2.0, nawet bym powiedział, że mocna 2.0, więc spokojnie myślę, że może sobie siedzieć w miejscu najgorszych postaci, bo bardzo chamsko potraktowała Samantę i większość dziewczyn. Tak więc spokojnie, to jest twoje miejsce, na które zasługujesz. Michael. Nie była to zła postać. Szczerze, nawet bardzo lubiłem Michaela, więc może być sobie na miejscu najlepszych postaci, bo koniec końców był mózgiem operacji w większości wyzwań, nie oszukujmy się. Gdyby nie on, to większość osób z jego drużyny by przegrywała non-stop. No i dochodzimy do mojego ulubionego trzeciego sezonu. Oj, jak bardzo tęskniłem za tym trzecim sezonem. Wcale nie. Elliot przez większość sezonu był dupkiem. Potem jednak chwilowo przejrzał na oczy, ale koniec końców znowu okazał się dupkiem i raz wygrał. I fajnie, że poszedł na grób swojej mamy. To naprawdę bardzo fajne, urocze i fajne. I nie mam nic więcej do powiedzenia. Natomiast to, że później był pomiatany, to myślę, że była to zasłużona kara dla niego, bo przez większość sezonu był dupkiem, więc nie powinien liczyć na jakiekolwiek współczucie. Początkowo chciałem go dojść do najgorszych postaci, ale stwierdziłem, że lepiej, żeby nie był w miejscu z tymi tutaj osobnikami, którzy prawdopodobnie mają grupę inwalidzką, więc myślę, że może być w postaciach, które ma potencjał, gdyby przyszedł pewien redesign charakteru oczywiście. Erin. Szczerze Erina nie pamiętam. Prawdę mówiąc, jest to tak bardzo ciekawa postać, która nie za bardzo mi zapadła w pamięć.
Ale gdybym miał tak wybierać, to pewnie byłby między tym a tym, ale no nie chcę chyba krzywdy jemu zrobić z tymi tutaj osobnikami na tej liście, więc niech będzie w postaciach, które po redesignie mogłyby mieć potencjał. Pamiętacie Maćka? No kurde, kto by nie pamiętał Maćka. Maciek, idziesz sobie tutaj, no jakby, no wiesz o co chodzi. Molly, powiem szczerze, że bardzo mi imponowała przez większość sezonu, bo na początku wydawała się, że jest taką trochę głupiutką dziewczyną, a koniec końców pokazała jednak klasę i potrafiła zagrać ładnie z Elliotem, więc spokojnie myślę, że jest dobrym mistrzem strategii, więc może sobie siedzieć na tym miejscu, czemu by nie? Shelby do wora, a wór do jeziora, jak to mawia klasyk. Nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tej tutaj postaci. Bardzo dobrze, że jest tutaj w miejscu tej grupy inwalidzkiej. Alison, prawdę mówiąc, nie wiem, czy robiła na mnie negatywne wrażenie. Bym powiedział, że jest to postać, która jednak ma potencjał i spokojnie mogłaby jeszcze nie raz zaskoczyć w sumie nas wszystkich, więc niech sobie siedzi tutaj. Młody Jimmy. Mały, młody Jimmy. Cóż mogę o nim powiedzieć? Powinien on się znaleźć w ogóle w Hawaii, bo z tego co pamiętam, on w Hawaii występował. Ale koniec końców, co mogę powiedzieć o młodym Jimmy? Fajnie się nawet oglądało go w akcji. Naprawdę jest to chłopak, który dużo kuma. Myślę, że spokojnie może siedzieć sobie w topce najlepszych postaci. Myślę, że to nie będzie dla niego jakaś ujma. Logan, bardzo fajny, czuły chłopak z ciepłym sercem. Myślę, że tu spokojnie może sobie siedzieć w topce najlepszych postaci, które mają jeszcze potencjał, żeby się gdzieś tam kiedyś wykazać, ale to mam nadzieję, że nigdy, bo to jest taka ostateczność, że tak powiem. Miranda? Jak najbardziej w porządku dziewczyna. Fajnie się ją oglądało. Naprawdę, serio. Myślę, że spokojnie to może sobie siedzieć tutaj na ławie wygranych, a nie przegranych. Penelopa. Penelopa, myślę, że fajnie tutaj ogarnęła tego oto pana, przynajmniej próbowała ogarnąć, bo później niestety Elliot znowu zaczął odpierdzielać Syf. No ale koniec końców widać, że jest to postać o ciepłym sercu i dba o wszystkich. I za to jest jak najbardziej wielki plus. Walter. Menel. Pedofil. Zboczeniec. Jest naprawdę wiele, wiele, wiele różnych inwektyw w jego stronę, więc myślę, że zasłużenie niech siedzi sobie na tym oto miejscu. I tak oto prezentuje się moja tier lista najlepszych postaci, które mają potencjał oraz najgorszych postaci ze wszystkich trzech sezonów Odisea del Dramy. Co sądzicie o tej tier liście? Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy na dole. Ja będę się z wami żegnał. To by było na tyle. To był pierwszy materiał w roku 2024. Mleko wciąż mam, tak więc spokojnie, nie musicie się martwić. Cały czas zapas mleka mam. Miejmy nadzieję, że szybko się on nie skończy. Adios muchachos.